Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Tu w stronę Jakuba. Dzięki za wypożyczenie past. Pojedziemy na tym panelu w Manieczku. No, jest, raczej jest co robić. No, są sznyty, dawno niejechane. A czy odkąd go mam, nigdy tu widzę, też lakiernik się nie popisał, taka, kurczę, no słabiuteńko jest położony ten lakier. Tutaj to jest w ogóle, no masakra, ojej. No dobra, nieważne. Trzy rodzaje past, słuchaj. I teraz tak. PC5000, czyli maksymalne cięcie. Tutaj mam jakaś, kurczę, oczywiście są na wodzie. Finał. Czyli taki już finish, mega finish. I tutaj też mam niby finish, ale taki, kurczę, nie wiem. Napisane, że to jest hologram remover. Kurczę, nie wiem jak to klasyfikować, te dwie pasty, no bo niby ta jest jeszcze delikatniejsza niż ta, więc kurczę, nie mam pojęcia, muszę kurczę o nich poczytać w ogóle. Tak wziąłem na szybko, bo dzisiaj kurczę, wiele czasu nie mam. Naprawdę, to ja zresztą standardowo. Dzisiaj na noc do pracy kurczę, a jutro wjeżdża tutaj Suzuki Vitara, no dałem się wkręcić. Niestety. No dobra, nieważne. Słuchaj, nie będę kombinował i tutaj się rozgadywał. Nie ma po co. Biorę pasty, standardowy zestaw. Będę chciał się pobawić na tym panelu. Pokażę ci, jak wygląda, jeżeli chodzi o rysy. I zakładam GoPro, lecimy z tematem. Futro Evoxy, widziałeś burdel, tu jest w ogóle jakieś zmatowione, nie wiem, no cuda są na tym aucie, cuda. Lakier jest naprawdę w fatalnym stanie, tutaj ten element. Co my tu bierzemy? Bierzemy, a tu mamy. Tak jak jest napisane. Siła cięcia, maksik. Tutaj mamy, szkoda, że nie ma polishingowej, bo mam kurczę cięcie i mam dwie, można powiedzieć, finiszowe. Tutaj też jest jeszcze jakaś pośrednia, jeżeli chodzi o cięcie. No, ciekawy jestem. No trudno, no wszystkiego mieć nie można. Past dużo, mnóstwo, nie wiem dlaczego. Pewnie ma to jakiś głębszy sens, jaki, nie wiem. Ok. Trzy grochy. Raz, dwa, trzy. Pasty na bazie wody. Z ultrakołtem wiesz jak było. Z honejem wiesz jak było. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Śmierdzą jak pasty. Nic szczególnego. No dobra, słuchaj. Skupiam się tutaj na tym elemencie. Będę chciał usunąć to zmatowienie. Oho, nie tędy. To miało pójść tędy. O, tak właśnie. A kabelek za mnie. O, dobra. Albo nie, kabelek na nocy. Tam, taram, tam, tam. Ładny kolor, taki smurfowy, słuchaj. Elegancki. Jedyneczka jest? Jest jedyneczka. Lecimy. No dobrze.
jeszcze jedna rzecz, słuchaj. Za bardzo mi tutaj przysłania. Musi być w tę stronę. Okej. Okay. Od razu lepiej. No dobra. Dwójeczka i lecimy. Jak na razie luksusowo. Ładnie się układa. To pięknie się układa, naprawdę. Bardzo fajnie. Jedziemy trochę niżej, tu było chyba to zmatowienie. Słuchaj, no jak na razie idzie to elegancko. Cały czas pasta, można powiedzieć, że jest w futerku. Super. Kurczę, bark mnie boli. Nie mogę trzymać nawet maszyny. Tak dojechałem. Sport to zdrowie, mówię. Słuchaj, jak na razie idzie to cudownie. W garażu okolice 12 stopni. Przyspieszamy. 2,5. Czyli jakieś, kurczę, pomiędzy 1000 a 1500, myślę, że jakieś 1200-1300 obrotów. I pasta pięknie się układa, w ogóle nie chlapie. No piękne masełko, zajebiście. No bardzo ładnie. Tą pastą można pracować i pracować i pracować. Ohoho, panie. Naprawdę luksus. Już je lubię. No ale zobaczymy, jak siła cięcia, wiadomo, no bo to kurczę, to, że słuchaj, pozwala na bardzo długą pracę. Ja, bardzo fajnie. Płynnie. Zero chlapania. Trzyma się pięknie futerka. Układa się fenomenalnie. Tak naprawdę, jakby nie było napisane, że jest na bazie wody, to raczej bym, kurczę, nie trafił. Naprawdę. Sprawia wrażenie takiej troszeczkę pasty tłuściejszej. Spokojnie. No rewelacja. Zobacz, co się dzieje. Cały czas. No idealny film. Idealny. Dobra, dwójeczka i spróbujemy to powolutku, bez docisku, wykończyć. No już, kurczę, wyłączyłem sobie. Słyszałeś? Tu, o właśnie. No rewelacja.
Teraz ci pokażę, jak się ten film pięknie ułożył. Słuchaj, zero chlapania, kompletnie nic, idealnie, perfekcyjnie wraz bym powiedział. Są osoby, które mówią, że te pasty są przereklamowane. No ciekawe. Zobaczymy. Jak na razie, jeżeli chodzi o prowadzenie tej pasty, naprawdę bez zastrzeżeń. No pięknie, teraz już w ogóle jak zwolniłem, oddało trochę tej pasty. Zobacz, i pracują, i pracują, i pracują, i ona cały czas jest. Fantastycznie. Ostatni przejazd. Dziadzia, ustaw sobie maszynę, o właśnie. Ajajajajaj. I sprawdzamy. Słuchaj, tu tak można powiedzieć, że już tak jeszcze jednego przejazdu raczej bym chyba nie zrobił. Raczej zrobiłbym, ale wolałbym nie. I teraz patrz. No ono tak, kurczę, no, powiem ci, że nie sprawia wrażenia, że jest na bazie wody. Rysy, widzę, że grubasy zostały, ale zobaczymy zaraz, jak to tnie. Najpierw sobie przeczyszczę futerko. Szósteczka i rura. Jak wygląda? Tu się tak zbryliło. A czemu to tak? Trzeba będzie to rozczesać. Nie fajnie. W jednym miejscu się zbryliło. No dobra, nieważne. Co robimy? Zbieranie pasty. Zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Wiesz co, ja tu się w ogóle to muszę trochę jeszcze przesunąć. Wiaderko dać troszeczkę dalej. I włączyć jeszcze górne światełko. Będzie lepiej. O tak, zdecydowanie. Wiesz co, w ogóle pasta podczas pracy, ona jak z butelki, to czuć ją troszeczkę, że jest taka... Znaczy, może nie jest to męczący zapach, ale podczas pracy w ogóle nic się nie uwalnia. Zero zapachu. Czy fajnie? Tak, wolę tak, niż jak ma śmierdzieć. Teraz tak, jeżeli chodzi o opylenie, zero, kompletnie, nic, nic. Zero chlapnięcia, prowadzi się naprawdę fantastycznie. Teraz będę chciał zobaczyć, jak się będzie zbierać. Mam nadzieję, że też to będziesz dobrze widział. Fibry wyczesane tak jak ja, mocno. Słuchaj, idealnie się zbierają. Naprawdę. Puh. Perfekcyjnie. A zobaczmy z tej strony. O, tu mi jeszcze troszeczkę zostało. Nie walczymy. Zostawiamy. Słuchaj, jeżeli chodzi o zbieranie pasty, perfekcyjnie. Nic dodać, nic ująć. Latareczka. Tu jeszcze ją mam. Słuchaj, spokojne ruchy. Są pasty, które, można powiedzieć, zbierają się troszeczkę lepiej. Co ja tu widzę? Odwrócimy, jeszcze wymyjemy. Zobaczymy siłę cięcia, gięcia i przegięcia. Dobra, teraz tak, wymyłem. To jest pasta, czy? Sprawdźmy, teraz tu. Nie. O, tu będę dobrze widział. Nie, to nie pasta. Wymywanie spoko. Naprawdę fajnie. Teraz tak, to położymy tu. Latarynka. I lecimy z... O! Tym łobuzem. Zobaczymy, jak z tym pójdzie. Z K2. Co my tu mamy? Nie, chcemy szpreja. Okej.
Zobaczmy, co teraz się wydarzy. Ciach. 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 I ciach. Druga strona. Zmywać silikon. Z tego względu, że temperatury są jakie są, zresztą już to w filmach mówiłem, co jest grane. Zobaczmy. Dmuchnijmy. To na tym położymy, będzie lepiej, bezpieczniej na pewno, albo i nie. No. Tu trochę mi pasty zostało. A widzisz, kurde. Mówię, no ona nie sprawia takiego wrażenia, żeby miała być na wozie. Naprawdę. Tak. No, no dobra, no okej. Niech będzie, że jest na wodzie, na bazie wody. Łyka muszę zrobić. Tak, ale tu... No i burdelik jest, hologramik jest, ale jeszcze jedna rzecz. Zobaczymy, jak to wycięło. Zmywacz silikonu. Jeszcze raz przeciągnę. Czy mi się uda teraz zebrać? Znaczy, złapało tutaj na początku, gdzie chyba trochę pasty może na fibrze zostało. Tak, jest ok. Fajnie się ją zbiera. Wymywanie, no wiesz, to są początki. Cięcie. Kurde, mam mieszane uczucia. Tak, jest agresywna. Doszło mi dużo świrli. Ojoj. Tak, agresywnie straszna. Strasznie, bardzo agresywna bym nawet powiedział. O panie. O panie. No. I teraz zjeżdżam tu. Tak. Do tego futra jest za agresywnie, słuchaj. Pokażę ci to w aparacie. Mocne cięcie, kurde, za mocne, za ostro, przy rotacji za ostro, naprawdę bałagan widziałeś. Fakt, że wycięło to zmatowienie tutaj, ale narobiło takiego bigosu, że bania mała. Dodatkowe świrle takie, kurcze, te grubasy niby usunęło, ale nie, nie, to nie jest to. Nie jest to. I pewnie się okaże znowu, że na dual action najlepiej będzie. Dobra, lecimy dalej. Sprawdzimy teraz z padem Royal Padsa. Cuttingowym. Bardzo fajny pad. Może to zagra. Nawet kolorystycznie troszeczkę dobrałem, żeby nie było. Powtórzę akcję, słuchaj. Oczywiście o siebie, bo ubranie wiadomo jakie, robocze. Zobaczymy, jak to się będzie miało z padem. 5 takich kluseczek. I co? I słuchaj, nie będę cię męczył. Włączę to, kurczę, może w przyspieszeniu, tak? Albo nie, pomęczę cię jeszcze chwilę. Zrobimy kilka przejazdów, zobaczymy, czy coś się zmieni. Jeżeli się nie zmieni, no to będę zmuszony odpalić Dual Action. Bo raczej mogę kombinować jeszcze z padami, kurczę, ale nie mam czasu na to, żeby dostosować się do... O, szóstka. Bardzo ładnie by poszło. Jedyneczka. Czuję, że z padem będzie się prowadzić cudownie. No i tutaj jest podobnie. Układa się perfekcyjnie. No dobra, dwójeczka. I lecimy.
część tam zostawię, żeby zobaczyć różnicę. No prowadzi się fajnie, naprawdę. Naprawdę super. Ru-ru-ru. Spokojnie. Do góry. I rura. Na padzie też się cudownie prowadzi. Naprawdę. Rewelacja. Co mi się podoba? Zero chlapania. Kompletnie nic. I powrót. Fajniutko, czyściutko, no. Czyściutko, naprawdę fajnie. I teraz tak, lepiej mi się jechało oczywiście na futrze. Niektórzy się boją futra, a moim zdaniem jest zdecydowanie lepiej niż na gąbce. Nie grzeje tak i bardziej i przyjemniej się prowadzi. No dobra, gąbka to gąbka. Złapię, kurczę, krawędź. Troszeczkę ci maszynę może przesunąć, no jest inaczej. Ułożenie pasty, też spoko, też fajnie. Ale na futerku było przyjemniej. Oczywiście zaraz będą wpisy, bo nie użyłeś padów z wizer. Nie użyłeś tych padów termo, sermos, rarmo. No dobrze, no nie użyłem. Mikrofibra do wymycia. I ponownie zobaczymy teraz, jak będzie na... No i tu już widzisz, złapało temperaturę. No to są właśnie pady. A docisk był naprawdę minimalny, a na futrze tego nie mieliśmy. I łosochosi zbieramy. Inne odprowadzenie temperaturki. No i tu już jest miodzio. To już nawet widzę. Tak, zdecydowanie futro było za agresywne. Może być tak, że pasty typowo pod padziki, kurde, i ogień. Zbieranie. No jest ten opór, kurde, jest ten opór, ale nie jest źle. Zobaczmy. Latarka mi się, słuchaj, rozładowała. Co gorsze, ta moja Jato, zapomniałem ją naładować. No, słuchaj, czuję, że będzie miodzio, miodzio i to zestawienie czuję, że tu się sprawdzi.
Zobaczymy. Zaraz. Pokaż. Tak, dobra, to jeszcze tylko pozwolę sobie, słuchaj, wymyć, bo naprawdę jest niczego sobie. Tak, tutaj używaliśmy. To przeskoczymy na tę stronę. I teraz zobaczę z samym zmywaczem silikonu. Na ile pozwoli mi się pobawić. Czy jest problem z wymyciem? Czy tego nie ma? Dobra, odparowało. To jeszcze raz. Raz, dwa i trzy. I patrzę. Tak, jest dobrze. Słuchaj, tak, to już sobie pozwolimy do wody. No wstępnie mówię ci, co widzę. No, z tej strony nie zobaczę, ale z tej strony zobaczę. Co ja tu widzę? Mocno zajebiście. Tak, to jest to. Właśnie. Bardzo agresywna pasta. Z fajnym wykończeniem. No dobra, biorę aparat i pokazuję ci, jak to wygląda z tą gąbeczką. Później przeskoczę jeszcze tu i też ci pokażę, ale na razie skupimy się, kurczę, na tym elemencie. Widziałeś, bardzo przyzwoicie, bardzo fajnie. Cóż mogę powiedzieć? Jeszcze po futrze gdzieś tam takie, a czy to są minimalne, a czy nie, to nie jest po futrze. Tutaj widzę takie grube w pionie przerysowania. No różnica jest kolosalna. Na gąbce super. I teraz zrobimy tak. Ja włączę w przyspieszeniu zabawę cuttingową oczywiście. Będę jechał, starał się jechać teraz właśnie tym niebieskim padem od Royal Padsa, naprawdę fantastyczny. Pobawię się nim i zobaczę, jeżeli tu na dole będę chciał zacząć właśnie i jeżeli zobaczę, że nie wycina tak jak potrzeba, postaram się znaleźć, a czy postaram się, wjadę z futrem Like Country. I tu myślę, że będzie już petardziocha. Najbardziej będę się chciał skupić tutaj, na tym elemencie, bo tu jest masakra, nie wiem co tu się wydarzyło. Zrobię cutting i powiem swoje trzy grosze, jeżeli chodzi o tę pastę. Myślę, że z Dual Election ona będzie fajnie współpracować, ale co mnie cieszy, że współpracuje z rotacją. I to zajebiście. Futerko dla niej za agresywne, ale widzę, że gąbeczka robi mega robotę. We'll be right back.
Dobrze, będzie tak kurczę zrąsi troszeczkę. Nie mam czasu, żeby kurczę zmieniać z uchwytu kurczę na aparat, później na głowę, na dynię. Słuchaj, rewelacja. Z tym padem, tak jak widziałeś, perfekcyjnie. Kurde, ja się tutaj nie mam do czego przyczepić. Słuchaj, wycięte pięknie. Zostały tylko takie naprawdę już trole. Delikatny hologram. I co zrobiłem? Zmniejszyłem ilość. Przedtem przy futrze zrobiłem chyba z 5 przejazdów. Zdecydowanie za dużo. Ale tak czy tak, futra bym unikał. Zostałbym przy padziku. Zrobiłem tutaj 2 przejazdy na obrotach 1000 obrotów na minutę. Później podbiłem do 1200-1300 obrotach na minutę i zrobiłem jeden przejazd. I później znowu zjechałem do 1000 obrotów na minutę. I jest perfekcyjnie. Widziałeś tu bałagan. Tu jest srogo, naprawdę tu jest grubo. Teraz też popełnię to samo. Tym samym padem nie będę kombinował, bo robi to... No tutaj się akurat zgrało perfekcyjnie, więc zrobię cały panel i pokażę Ci, jak wyszedł przy po cuttingu, a później widzimy się, albo nie, jeszcze się usłyszymy, kurczę, po cuttingu będę chciał coś co nieco powiedzieć, jak mi się cięło tutaj z tej strony. No dobrze, cięcie, kurczę, można powiedzieć za mną. Tu jeszcze będę się chciał pobawić z padem Royal Padsa i Dual Action. Chcę zobaczyć, jak na dualce. Czuję, że będzie miazga. Jeżeli chodzi o siłę cięcia, super. Naprawdę mocno, ostro. Futro, moim zdaniem, przy rotacji na tym lakierze odpada. Fajnie się zestroiło z Royal Padsem niebieskim. I nie słuchaj ludzi, jak ktoś ci mówi, że Royal Pads tanio, naprawdę oni mają... Naprawdę te pady są fajne. Naprawdę super. Wjechałem też z one-stepowym ADBL-em. Za ostro. Wjechałem już później z natem, tym białym. Sieczka. Bałaganu narobiło mnóstwo. Najlepsza kombinacja. Niebieski Royal Pads. I teraz tak, co do pasty. Fajnie się prowadzi. Nieźle się wymywa. Szybko zapycha. Kurczę, tego zapchało bardzo szybko, tego pada. Ale maksymalne obroty na rotacji, które trzymałem, to zauważyłem, że do 1100 i pozwolić powoli, płynnie paści się układać i naprawdę super. Patrzę tutaj, widziałeś, tu jest bałagan. Tutaj próbowałem właśnie dwóch różnych padów i niestety narobiło bałaganu. Teraz jadę tutaj z dualką i będziemy bawić się finiszem, kurczę. Czy pasta jest fajna? Spoko. Daje radę, naprawdę spoko. Pylenie, wiesz co, w pewnym momencie tutaj przegiąłem i nie przeczyściłem raz pada i zaczęło od razu pylić. No niestety. Także no wiadomo, co przejazd, czyszczenie pada. Chciałem zobaczyć, czy rzeczywiście uda się drugi przejazd, drugie cięcie bez pylenia. No i zaczęło powoli pylić. Pylenia tak naprawdę, znaczy to jest moja wina. Celowe, to było celowe. Brak pylenia. Pasta się super układa, fajnie wycina, agresywna,
A teraz skakuję na Dual Action i zobaczymy, co ona zrobi z dualką. I kurczę, chyba myślę, że słyszymy się z GoPro, jak będę miał na dyńce, i wjeżdżamy tutaj z finiszem. No dobrze, czarny nad, widziałeś zabawę tutaj na dualce, słuchaj, narobiło mi bałaganu. Myślę, że Pat już miał dosyć, to jest raz, ale dwa, agresywna pasta, ale nie o to chodzi. Wszystko, bo no nie było idealnie, naprawdę zostały takie, kurcze, grube świrle i wjechałem tutaj z FX-em, żółty nad, kurde. I słuchaj, chciałem... Starałem się narobić hologramów, naprawdę. Byle jak jechałem, tak żeby tylko te świrle wyciąć. I tak, udało mi się praktycznie... No tak, tutaj gdzie niegdzie tylko zostały takie, kurcze, małe wtrącenie, ale to już nie będę tego ruszał, nie mam czasu. Tutaj też był bałagan niesamowity, no to FX, kurcze, a nie byłem przekonany do tej pasty. Ale fajnie się prowadzi. Fajnie się wymywa, więc... Ale nieważne. I słuchaj, hologram został mi, no tu taki, widziałeś zresztą, nie? Tu jest hologram, tutaj to już tak naprawdę trzeba się doszukiwać, żeby tam... Ale będę chciał sprawdzić tę pastę. Dlaczego? Dlatego, że przypomina mi kolorystycznie Menzerne 3800. Naprawdę, taki kolorek identyczny do tej Menzerny. Ja nie mówię, że to jest ta sama pasta, żeby zaraz nie było. Ale z tego względu właśnie, że przypomina mi kolorystycznie, tej użyję. Kolejna rzecz... Tutaj, no niby to jest już ultra finał. I możliwe, że jest lepsza. Nie wiem, no kurczę, prawdopodobnie jej nie sprawdzę. Przygotowałem sobie, jakby ta pasta nie dała rady, na tą pastą kolejnego nata, żeby nie było. No dobra, słuchaj, wjeżdżam z hologram remover, czyli taki finish. Grubo materiału. No kurde, no wypisz, wymaluj Menzerna, no. No zobacz kolor. No kto miał 3800, no to... Aż zaraz pójdę, kurde, i... No właśnie, poczekaj. Zaraz pójdę po Menzernę. Bo Menzerna, jeżeli chodzi o 3800, na Dual Action 15, słuchaj, i czarnym nacie, to robi miazgę wykończenie. Miazgę! Naprawdę. Idę teraz po rękawiczkę i po Menzernę. No mam. Poczekaj. Niech wymieszam, bo jej dawno nie używałem. A szkoda, lubię. No chyba jest trochę jaśniejsza jednak. Tak, jaśniejsza. Ale no kurde. I... Ale miałem też szarą właśnie o takim podobnym kolorze. Co to było? I też porównywałem do Menzerny, pamiętam. O, nie tak. Ale bym zakręcił. Tak. Czyli jednak się różnią. A zapach? No, tu pachnie tak. Super jest ta pasta. 3800 Menzerny jest rewelacja, naprawdę. Tak, Menzerna właśnie. I rewelacja to jest niemożliwe. Możliwe. Raz, dwa, trzy. Oklej. Na zero. Tu jest największy hologram. I tu będę się chciał skupić. Tam, teram, za. Kabel do mnie. Przez głowę. Pstryk. I co? I lecimy! Dwójeczka. I powolutku.
jedną ręką, a nie uda się. Nie przyspieszam, bo mi zaraz pochlapie. Już mi chlapie. Za dużo trochę pasty dałem. Ale wyrobimy to. No dobra. To ta jest flądra wodnista. I mi chlapie. Za dużo jej dałem. Ale wolę więcej niż za mało, jeżeli chodzi o finisz. No, teraz dopiero zaczyna się normalny przejazd. Musiałem ją, kurde, wypracować. Dodałem jej za dużo. Znowu sobie maszynę wyłączyłem. No ładnie się układa, naprawdę fajnie. Niecałe 2000, dwójeczka, czyli jakieś, powiedzmy, 900 obrotów na minutę. I to jej wystarczy, słuchaj. Jakbym przyspieszył, to raz, żeby mi chlapało, bo jest wodnista. A trzy, dwa, że, a raczej raz, żeby właśnie chlapało, dwa, żeby się szybko skończyła i trzy, mógłby zostać właśnie wtedy holc, jakbym jechał na sucho, a zależało mi na tym, żeby było jej właśnie tak jak teraz. Taki poważny film tej pasty. Okej, weźmy nowe fibry. Zobaczmy, jak z docieraniem. Fajnie się prowadzi, fajnie, naprawdę fajnie. Zdecydowanie fajniej niż cięcie.
Wymywanie. No kurde, tak. No właśnie. Tak. No nieźle, może być. Ładnie się zbiera. Okej. Dobrze, delikatnie. Dłużne ruchy, jakbym, żebym wiedział, że to ja narobiłem. Tu jeszcze jest. Oczywiście zabieram też część taśmy. Nie da się ukryć, słuchaj. Aha, kogo tam niesie? Dobra. Teraz tak, co my tu mamy? Czy mi się udało ją wymyć? Nie. No właśnie. Słuchaj, z wymyciem tych past jest taki troszeczkę problemik. No szału nie ma, z zebraniem. Takim, kurczę, pierwszym kontaktem. Jeżeli chodzi o te pasty. Wbrew pozorom niby na wodzie, a zachowują się jak nie na wodzie. Nie wiem. Może to i lepiej, bo przynajmniej rotacją mogę popracować. Co ja chciałem? Gdzie ja to mam? Nie wiem. A, wezmę to. Gdzieś położyłem, kurczę, sobie zmywać silikonu i nie wiem gdzie. No jak to jest? Dziadzie, co jest z tobą? No dobra. Hopsasa, hopsasa i hopsasa. I druga strona. Kurde, będę musiał poszukać tego zmywacza, no bo bez niego nie ma roboty. No słuchaj, no nie da rady. Chyba, że gdzieś z tyłu stoi. No nie ma. No nie ma, no. No nie ma i no nie ma. Okej, jeszcze raz. Raz. Dwa. I trzy. To odkładam. Biorę furę. A, stoi. Tu. Zmywacz silikonu. Ale ze mnie jest, kurczę, zgret. Trep niesamowity, naprawdę. Coś bez nazwy. Opa. 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 No dobrze, słuchaj. Patrzymy na holsiki. Wstępnie tutaj w lampach. Przy lampach. Już ci mówię. Tu jest mędzerna. Mędzerna, kurczę. FX Protek polishingowa jest ok. A tu mamy... Tu mi się taki minimalny kawałeczek gdzieś pojawił. I tu też, na tych załamaniach. A tu już jest dobrze. Nie no, spoko. Znikło. Ładnie. Muszę jeszcze tylko dokładniej wymyć. No widzisz, no popatrz. Tak, kurde, z tym wymywaniem. Tak, no, tak średnio. Tak średnio. Tak, żeby nie załapać tego. Dobra. Psyk, psyk. Dobrze. Latarenka. No, słuchaj, jest ok. Jest naprawdę dobrze. Bardzo fajnie. Całkiem przyzwoicie. Dobra. Fajnie, ale co zrobimy? Jedną rzecz jeszcze. Teraz pojedziemy, bo chcę zobaczyć jednak, jak tamta się będzie prowadzić, żeby nie było. Bo może być tak, że tamta się okaże fajniejsza od tej. Tę stronę zrobię, pomimo, że tu nie ma holograma. Hologramów. Nie, raczej są. Ale w którym miejscu? Nie pamiętam dokładnie, w którym. No nie ma. Tu coś delikatnego i to jest wszystko. Ajajajajaj. No widzisz, no tak to jest. No. Polishing załatwił sprawę tutaj, kurczę. Dobra, ta. Zobaczmy, co ona potrafi. Kurde, momencik. O, dobra, jestem. Sorry, musiałem przerwę zrobić. Musiałem oddać moczko na rogo. Lecimy.
ultra wykończenie. No po prostu powinno być tutaj tak bajecznie jak nigdy dotąd. Ciekawa konsystencja. Śmierdzi jak pasta. Słuchaj, taka niby gęsta, a rzadka. Taka jak pianka się zachowuje, jakby była taka, kurczę, napowietrzona, taka z bąblami. No ciekawa sprawa. Tamtą mi się całkiem nieźle prowadziło. Zobaczymy, jak będzie z tą. Już. No już jest inaczej. W porównaniu do tamtej, słuchaj. Jest bardziej sucho. Już nawet na rękawiczce czuję, że jest całkiem inaczej. Raz, dwa, trzy i cztery. O, takie małe bombeczki dodatkowo. I co? I muszę zrobić taki myk. O, właśnie. I słuchaj, lecimy. Ten panelik, zobaczymy, jak mi się będzie prowadzić. Holców to tu praktycznie nie ma. No właśnie, więc będzie jak będzie. Pada mamy z dziureczką. Do Dual Action. Dobra. Kurczę, tej dałem prawdopodobnie mniej, ale ta się całkiem inaczej układa. Tamta to w ogóle jest bardzo wodnista, a tutaj już na rękawiczce właśnie czułem, że jest tak fajnie, przyjemnie, że taka, czuć, że jest taka sucha. Tylko teraz, jak mi się to będzie przekładać na polerowanie? No, tak jakby jej brakowało. No. Zaraz zobaczymy. Bardzo sucho, bardzo. W sumie minimalny film. Słuchaj. Nie no, jest filmik, ale tak, kurde, jakby mało. Mało dałem, jakbym mało dał. Kurde, może być, może się okazać, że teraz przegnę. Ale wiesz co, czuję taki delikatny opór. No to są dwie różne pasty, rzeczywiście. Dwie różne pasty. I ta mi się bardziej podoba. Fajnie się jakoś tak prowadzi. Może dlatego, że dam jej mniej. Jeszcze raz rozprowadzę. Większą ilość. Tam przegiąłem. Tu starałem się dać optymalnie. O! Lo. Tak, tutaj bardzo powolutku i pilnujemy obrotów. Pomimo, że dorzuciłem, muszę bardzo uważać, bo mam wrażenie, że się szybko, słuchaj, kończy. Z obrotami już nie będę szalał. Myślę, że to jest maks. Ona by się fajnie prowadziła na dualce. Kurde, znowu sobie wyłączyłem maszynę. Tak, ta mi się super prowadzi, naprawdę. Rewelacja. To niebo przyjemniejsze od tamtej.
I myślę, że to wystarczy. Tak podejrzewam. No i słuchaj. Fajnie. Delikatny film. I czuję, że tutaj wymywanko będzie cudowne. Cudowne. Bardzo fajna pasta. Z tych wszystkich tutaj, którymi pracowałem, to mi się najfajniej pracowało. Tak na dzień. No tak, no. Od razu. Już nawet na rękawiczce czułem, że jest fantastycznie. No tak, no tutaj to jest inna para kalo i tu już widzę. No. Tak, to z tych wszystkich past, czyli z tych trzech, ta ultra finish de beściak. Naprawdę. Super. I zbieranie jej w ogóle tak mięciutko, przyjemnie. No, proszę. Można? Można. To zostawiam tu. I teraz wystarczy tylko pyk i wziąć. Zmywać silikonu. Mam nadzieję, że GoPro jeszcze wytrzyma. Nie wiem, ile tam mam baterii. Nie mam pojęcia. Zobaczmy zbieranko. Pstryk. Pstryk. I pstryk. Kurde, no i to jest to. Wszystko. I już. No to rozumiem. To tak. To tutaj jestem zadowolony i to bardzo. Wo. Panie. Teraz tak. Tu jest fajnie. Z tym wykończeniem. Ale tu chyba troszeczkę, ja wiem, czy lepiej. No różnica nie jest jakaś kolosalna. Ogólnie pasty można powiedzieć, że prawie na tym samym poziomie z tym, że nie ta. Ta się super prowadzi. Naprawdę, rewelacja. Czuję, że na Dual Action to ona miażdży. Słuchaj, ja sobie zrobię cały panel. Oczywiście tą pastą. Już na tamtej nawet nie chcę dotykać. Z tego względu, albo dlatego, nie z tego względu, tylko dlatego, że fantastycznie mi się nią pracuje. Dobrze, no, ciemny, blady, może być. Po zabawie, słuchaj. Teraz tak, jeżeli chodzi o pasty, które, no chwilę się nim pobawiłem, kurczę, na jeden panel, więc wiadomo jak to jest.
Kombinacji też za dużo nie było, no bo nie było na czym. Jutro przyjeżdża auto, ale ja nie mam czasu, żeby trzymać tych pas. A zresztą jak przyjeżdża znajomy, znajoma z autem, to ja wtedy nie testuję, no bo to czasowo przecież, kurde. No ja tutaj z tym jednym panelem pół dnia się bawię, żeby ustawić, nagrać, pokazać. Uwierz mi, że to nie jest proste, naprawdę. A jeszcze szczególnie na białym, jeżeli chodzi o rysy, czy ewentualnie o morę, którą zostawił, kurczę, lakiernik. Sio, gdzie? Czysty panel. Ło, patrz, no jak wyczuła. Teraz tak, jeżeli chodzi o pastę cuttingową, mocna. I słuchaj, jedyna kombinacja, bo ja próbowałem na niebieskim właśnie Royal Passie, próbowałem na One Stepowym ADBL-u, próbowałem na nacie białym, który jest taki piankowy, on wydaje się twardy, ale jak złapie temperaturkę, fajnie mięknie, można naprawdę regulować sobie cięcie. I słuchaj, sprawdził mi się tylko na niebieskim Royal Passie i to też nie szalejemy z obrotami. Też nie szalejemy z obrotami, max 1100. Na dualce pojechałem też na Royal Passie, ale on już był troszeczkę ubity tą pastą. Zapycha szybciutko, kurczę, te pady. Ta pasta naprawdę tak ubija się tak mocno. I możliwe, że przez to narobiło mi świrli. Na dualce 15, naprawdę, narobiło mi tutaj troszeczkę bałaganu i odpuściłem. Fakt, że jechałem na czwóreczce, więc... Znaczy, klasycznie. I kurde... No nie. Nie usiadło to. Jedyne co, to właśnie tak jak mówię, na rotacji i z tym niebieskim Royal Passem. Pasta jest bardzo agresywna i na dualce, jeżeli chodzi o cięcie na gąbce, będzie fajna sprawa. Na rotacji tutaj trzeba się pilnować i tutaj bym bardziej szukał właśnie padów polishingowych do tej pasty. Wszystko zależy, wiadomo, od lakieru, więc tutaj no, kombinacji może być mnóstwo. Zaraz tu wyjedzie jakaś brygada pewnie, zwolennicy z Wizera, ciężka nazwa jak dla mnie, z Wizera, że albo pasty, gąbki termo i w ogóle, znaczy z Wizer napisał w opisie, jeżeli chodzi o daną pastę, że pasty są dostosowane do ich padów. No wiadomo dlaczego, no żeby i pady się sprzedawały. Moim zdaniem tak czy owak, im więcej możliwości kombinacji, tym lepsze dopasowanie. Tutaj widzisz, tak jak zauważyłeś, najlepszym okazał się Royal Pads. A ja uwielbiam tą firmę, jeżeli chodzi o pady. Naprawdę mają fajne. I efekty tutaj były najlepsze, z minimalnym holcem. Pady one stepowe, kurczę, tutaj no, trzeba się pilnować. To nie da. Znaczy, przy wszystkim trzeba się pilnować, kurczę. Ale moim zdaniem bardziej stworzona pod Dual Action. Teraz tak, kolejna rzecz. I siła cięcia. Znaczna siła cięcia. Jeżeli chodzi o pasty cuttingowe, tutaj na tym aucie najlepiej prowadziła mi się Honeya. Na chwilę obecną taka mega uniwersalna, zdecydowanie szwagra. Naprawdę. To bez dwóch zdań. I na futrze narobiło mi srogiego bałaganu. Naprawdę. Bardzo dużego. I tak jak zauważyłeś, no ubija. Ubija się, strasznie się ubija. Nie lubi takiej wyższej temperatury, trzeba się z tym pilnować. Tak jak pada, szybko zapchała. Tak i w jednym momencie na futrze też zauważyłeś, że kurczę, to już było do wyczesania tak naprawdę, także kurczę dziwna, znaczy no nie jestem jakiś taki kurczę ach i och, o taka pasta tnąca, o niech będzie, mocna pasta tnąca. Kolejna, którą używałem, Hologram Remover, tu jest FC2000. Nazw mają, kurczę, tych past, tam patrzyłem na internetach, no jest tego srogo, mają tego dużo. I z tych trzech chyba najgorsza, najdziwniejsza taka, kurde. Ja ją porównywałem do Menzerny i to wiesz co, ale ja już o tym kolorze pasta i ona też taka jest, o, podobną konsystencję, kurczę, nie mam już. Ma pasta, co tu było jechane, przypomnij mi. Ojej, firma niemiecka, tak? Niemiecka chyba, no. Na pewno nie Koch. No nieważne. I też taka dziwna, taka galaretkowata. Na początku miałem wrażenie, że dałem jej za dużo. I rzeczywiście dałem jej za dużo, jak wypracowałem. No niby fajnie się prowadziła, ale jakoś tak opornie to szło. Kurczę, nie polubiliśmy się tak, na dzień dobry. Oczywiście, sprawdzałem też na Dual Action. Tak jak widziałeś, wskoczyłem z Dual Action też na czarnym nacie, inna bajka.
inne prowadzenie i od razu było lepiej, zdecydowanie. Też bardziej ukłon w stronę Dual Action. Znaczy, z Dual Action jest tak, że co byś nie wziął, to się będzie prowadzić. To jest inny ruch, to jest ruch orbitalny, to tam jest inna bajka. Tak naprawdę to jedną ręką możesz finisz jechać, jak się dobrze ustawisz i resztę maszyna zrobi. Dosłownie. Także to jest no, szybko i sprawnie. I mistrzunio dla mnie. Kurczę. To jest UC1000. No po prostu, tak jak w którymś filmie mówiłem, że problem zawsze jest z pastami finiszowymi. No tu jest obłędnie. Jak już wziąłem w rękawiczkę, to czułem, że jest fajnie. Ona taka niby sucha, ale fajnie się prowadzi takie masełko, suche takie masełko. Naprawdę bomba. No fantastyczna pasta finiszowa. Z tych trzech miażdży te dwie. No to jest obłęd, naprawdę. I na rotacji, i na dualce również próbowałem ogień. Naprawdę ogień. Fakt, że na rotacji trzeba dać jej troszeczkę więcej. I tutaj też nie szalejemy z obrotami. No rewelacja. Ta pasta naprawdę do mnie przemawia. No to jest coś pięknego. Z tych trzech jakbym miał wziąć, wziąłbym tę. Finiszowa jest obłędna. W ogóle jej konsystencja, ona jest tak jakby taka kurczę piankowa, jakby napompowana, taka jakaś, taka fajna. Inna w ogóle konsystencja. Odbiega, można powiedzieć, że prawie od wszystkiego, co miałem. Także tu jest trafione perfekcyjnie. Naprawdę. Rewelacyjna pasta. I tutaj gwarantuję A. I jakość połysku zdecydowanie fajniejsza na dualce, a tu mi się bardziej podobała na rotacji. No i oj, ani pał, ani kijem. No właśnie. Tej jest tak bliżej, słuchaj, do... mam tutaj ta z konceptu. P40. Właśnie. Ona tak w tę stronę trochę idzie. Ta pasta, naprawdę. I na rotacji może robić, znaczy fajny połysk, fajniejszy niż na dualce mi się podobało, ale za to tu jest miazga na dualce, na rotacji również. No dobrze, słuchaj, nie przypomnę sobie chyba tych past. Co to były za pasty? Kurczę, firma. Ja cię, ale ja mam zryty beret, za dużo tego. Dobra, nieważne, słuchaj. Panel. No wyprowadzone prawie perfekcyjnie, tu są takie wzdłużne linie, nie ruszałem, zresztą widziałeś, bardzo fajny połysk, rewelacja, naprawdę. Tutaj, bo finisz zrobiłem cały tym, kurczę, no bomba, bomba, naprawdę rewelacja, kurczę, super. A miałem zamiar nią nie robić, mówię, tam już sobie odpuszczę ją, bo mówię, już tutaj jest ten finisz, taki pośredni, mówię, bo tu zostało trochę grubasków. A właśnie, jeszcze pomiędzy tym wszystkim wjechałem tutaj, bo drażniło mnie bałagan po tym, kurczę, nie potrafiłem sobie tak zrobić, żeby pod finisz. Widziałem, że gdzieś tam jakiegoś świrla zrobiło, tak trochę więcej tego bałaganu zostało, więc tak kurczę, no pewnie jakbym się nią dłużej pobawił, to bym wyczuł, co jest 5, pewnie bym dopasował i pada, i pewnie może i futerko, no ale to wiesz, kurczę, no fajnie jest właśnie tak jak wiesz, co to? Chyba przyjdzie. Ale się przestraszyłem. Psinka. Fajnie jest, słuchaj, jak bierzesz sobie właśnie pasty i tak jak tutaj widzisz, no kurczę, widziałeś. Wziąłem i od razu mówię, fajnie, już czujesz, że się polubisz z danym sprzętem, naprawdę, czy z daną pastą. To, no, niestety, ale no tak intuicyjnie, kurczę, ci coś podpowiada, że będzie dobrze i z reguły się to sprawdza, no. No dobrze, słuchaj. Z mojej strony to wszystko, ale tu lakiernik to się nie popisał. Masakra, słuchaj. Ktoś, kto go malował, to wtrącenia tutaj, no ogień. A, wiem, które pasty, Polytop. Ha, kurde, jest. Cały czas mi to chodziło po głowie, słuchaj, cały czas. Właśnie, podobna jazda, kurczę, tak. Gęstość tej pasty chodzi mi, o gęstość, taka galaretkowata. No dobrze, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Dziękuję, Jakub, za pasty. Bardzo fajnie, że miałem przyjemność się nimi pobawić. Teraz w sumie jak się nimi pobawiłem, czy bym kupił? Nie. Jedyne co? Ta. I ten finisz będę chciał mieć, żeby nie wiem co, naprawdę. No rewelacja. No, ja w ogóle jak odkręcałem tą pastę, mówię tak dziwnie, taka jakaś taka, kurczę, taka dziwna masa, mówię, ale dziwoląg, tak sobie na początku pomyślałem. No ale ten dziwoląg okazał się właśnie najlepszym, kurczę, najlepszą pastą tutaj na tym panelu. I na tym sprzęcie, którym pracowałem. Także z tych trzech past zainwestuję
finisz, bo z finiszem jest ciężko, słuchaj, żeby tak... Znaczy w ogóle moim zdaniem najgorzej to jest właśnie z pastami finiszowymi, takimi, które dają fajny połysk i fajnie się pracuje, żeby wiesz... A! I wymywanie. Zapomniałem o najważniejszym. Wymywanie tej pasty. Miażdży to wszystko, co te dwie to po prostu nawet przez chwilę obok niej nie stoją, jeżeli chodzi o wymywanie. Mięciutko, bez oporu. Ta właśnie z wymywaniem jest chyba najgorzej. Mięciutko, bez oporu, słuchaj. Zbierasz, później wjeżdżasz tak jak ja wjechałem ze zmywaczem silikonu. Poezja. Ta pasta moim zdaniem nie ma minusów. Jest idealna. Taki finisz mi się właśnie marzy, tak jak ta. I konsystencja, wymywanie, połysk, wykończenie. Wszystko jest naprawdę idealnie. No dobra. Z mojej strony to wszystko. Słuchaj Jakub, pakuję pasty. Dzisiaj mam noc, więc jakoś się z Tobą skontaktuję. Dorzucam do tego pasty Honeya. Pobawisz się Honejem. Tak naprawdę na chwilę obecną na tym aucie najfajniej sprawdził mi się szwagier i Honey. Tutaj mówię o tnące, bo finisz to wiadomo jak to z finiszami jest. Może tak, z past tnących najprzyjemniej pracowało mi się Honeyem, później był szwagier. Dwie pozycje, bo później trzeciej to już nie ma sensu. Polishing, no to tutaj, wiesz co, z past polishingowych ja kiedyś mówiłem o tym FX-ie, że jest, kurczę, że tak, nie lubię polishingowych. Tak, ale właśnie jak ci zostaje taki bałagan, tak jak po tym, no to FX tutaj fajnie się sprawdza. No i szwagra też, jeżeli chodzi o polishing, jest debeściak. Ale a z finiszowych, no zdecydowanie tutaj bryluje Zwizer, Kurier. I następnie kto? Ewokar. A najgorzej z tnących wyszedł Ewokar. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Marcin wysłał mikrofibry. Hej!